To co zobaczyliście przed chwilą, czeka na Was od wtorku. Cześć, witajcie. Nazywam się Hincul i wczoraj odbył się stream Wargamingu, gdzie WG zaprezentowało nam nowe pojazdy, akt drugi Megadeth, wyzwanie na kolejny stary, nowy Czołg i wiele, wiele innych rzeczy. Dzisiaj chciałbym was poinformować co takiego zobaczycie od wtorku. To co tutaj widzicie, tak, to jest kolejny nowy paton, aczkolwiek to będzie ognisty paton. I teraz idą chłopaki w ogień na drugiej wojnie. Ciekawe co będzie dalej. Lecąc, patrząc na inne pojazdy i dowódców, to tutaj mamy takiego Truposza w mundurze, tak. Ten truposz będzie już również od wtorku jako dowódca 3D do kupienia. Mało tego, on będzie posiadał swoją własną muzykę w garażu. I kolejny nowy pojazd, tym razem na zimnej wojnie, jest to trzecia era. Bardzo fajnie wygląda. Mi akurat się podoba jest to Leclerc, tak, maszyna premium. I teraz wracając do. Rzeczowych wiadomości, słuchajcie, od wtorku to chyba jest tak, 29 do 3 października, tak jest, października mamy akt drugi. I co takiego tutaj zobaczymy w tym akcie drugim? Będzie pojazd do zdobycia, będziecie mogli kupić sobie tych oto dowódców. 2D, tak, dowódców 2D. Ogólnie, jeżeli chodzi o zespół Megadeth, nie moja bajka. Nie słuchałem nigdy. Zdecydowanie inne metalowe zespoły słuchałem, ale tych panów akurat nie słuchałem. No a jeżeli są fani, no to na pewno się ucieszą. Wcześniej mieliśmy grupę ze Szwecji, teraz mamy to chyba jest same amerykańska grupa, tak więc nowi załoganci 2D plus dodatkowo tego jednego będziecie mogli zdobyć w wyzwaniu. No i oczywiście będzie załogant 3D, którego będziecie mogli sobie nabyć. Ten oto właśnie grajek, truposz dowódca 3D. I teraz patrząc na ceny, tutaj mamy cenę ogólnie dowódców 2D, 3D, dwa nowe pojazdy za 20 prawie 5000 golda, jeżeli chcecie kupić oddzielnie pojazd ten z drugiej wojny, czyli Patona ósmego tierowego z ogniami za 10700, pojazd trzecioerowy za 14400. No i tutaj cała gromada dowódców 2D plus 3D za 7600. Sama paczka z dowódcami 2D za 4600 i ten oto dowódca za 4000. Golda dowódca. 3D I teraz przechodząc do dwóch nowych pojazdów, a mowa tutaj właśnie o patonie 8 -tierowym. Dla mnie trochę za dużo tych czaszek nakładli, ale jeżeli chodzi o ten pojazd. Z trzeciej ery, dla mnie naprawdę bardzo fajnie wygląda, świetnie się prezentuje. To Kamo fajnie zrobione jest, napisy i tak dalej. Bardzo fajnie wygląda. Zaraz zobaczymy, jak te pojazdy będą się prezentowały na polach bitewnych. Jakie one mają parametry? To jest ciekawa sprawa. Słuchajcie, również będziemy mogli zdobyć. HMH Chrysler'a K ja akurat ten pojazd posiadam, tak więc zwrot w srebrze znowu wpadnie, ale tutaj nie podali, nie podali nam ile za ten pojazd dostaniemy. Przeglądałem ten artykuł i nie znalazłem kwoty Ile za ten pojazd dostaniemy Ale myślę, że te 4 bańki to jest takie minimum Wpadnie za ten pojazd Mieliśmy teraz cały czas jeszcze chyba jest do zdobycia Primo Victoria Jest tych pojazdów bardzo dużo Tak samo jest King Tiger do zdobycia za 1000 punktów Tak więc nic innego nie pozostaje Jak tylko grać, grać Od czasu musi być słowiański I tak dalej No bo wczoraj widzieliście Widzieliście po prostu na live Co się nieraz w bitwach odwala Ale słuchajcie To jest wpisane w dna tej gry i teraz tak ten pojazd będziemy mogli zdobyć ile punktów musimy nazbierać od kiedy od wtorku do 3 października tutaj jeżeli chodzi o punkty musimy zebrać 350 plus inne nagrody nam wpadną za poszczególne etapy między innymi ten dowódca 2D różne bajery Typu Busty, nie Busty, i dostajemy na koniec, właśnie, musimy zebrać 350 punktów, a wtedy Chryslerka HMH wpada nam do garażu. Ja akurat posiadam chyba dwie sztuki, bo posiadam i tego HMH, i tego chyba zwykłego, ile dobrze pamiętam. Tak więc za ten pojazd ja akurat otrzymam zwrot w srebrze. Jeżeli chodzi o nowe, zupełnie nowe pojazdy, zobaczmy sobie parametry tych pojazdów, bo to jest. Najbardziej chyba ciekawe. Patrząc na Soldiera On M67, czyli Patona, ten pojazd będzie posiadał specjalne umiejętności, czyli ognie. Tak? Będziemy mogli palić naszych tutaj oponentów. I teraz parametry. Jakie ten pojazd będzie posiadał parametry? Słuchajcie, losowanie nic dziwnego do dziesiątek. Jeżeli chodzi o bonusy, 50% do srebra, 10% do zdobywanego Expa, jeżeli chodzi o punkty wytrzymałości 1450 koni, posiada 810, ilość koni na tonę prawie 17,5, to nie jest źle jak na Patona, prędkość maksymalna również jest niezła jak na Patona, bo 51 z kropeczką i 2, tak więc 51 km na godzinę, prędkość cofania 23. Jeżeli chodzi o obroty wieży i kadłuba, tak więc zaczynając od kadłuba 36 stopni na sekundę, wieża obróci nam się 34 stopnie na sekundę. Opuszczanie działa, zobaczcie, kolejny pojazd naprawdę z bardzo dobrym opuszczaniem działa 12 stopni. Ciekawa sprawa, jak na patona, bo paton ogólnie posiada 10-9, tak mniej więcej to się. Prezentuje, a tutaj mamy minus 12 stopni. Jeżeli chodzi o podnoszenie 35 stopni, Penetracja i to jest właśnie tutaj zastanawiające, bo ktoś sobie wymyśli 100 mm penetracji, ale tutaj jest akurat wyszczególniony właśnie ten pocisk pierwszy, który posiadamy, czyli ogień. Tak, na ogniu mamy mm aż 100. Jeżeli chodzi o zwykłe pociski, i pierwsze są to akurat tutaj hity, ale to są pociski pewnie premium, bo mamy większą penetrację 258, a drugie. No nie wiem dlaczego, akurat tak zrobili. Powinni ten ogień dać na koniec, i pierwsze dać apeki, hity, i dopiero ogień. To oni to odwrócili. Na końcu mamy apeki, i na apekach mamy. 192 mm, tak więc niezbyt dużo. Na Hitach 258, czyli na Premkowych, uszkodzenia. Jeżeli chodzi o uszkodzenia, ogniem potrafimy zabrać 16 HP. Jeżeli chodzi o te dwa pozostałe pociski, Hita i APK, 240 na strzał. Czas skupiania 2,1. Celność 0,35. I teraz patrząc na tego ognia, no to tutaj mamy, słuchajcie, przeładunek 5,5 sekundy. Jeżeli chodzi o Pociski tego ognia w sumie, ile posiadamy, to jest 100. Nie wiem dokładnie, jak tutaj to jest liczone, ale uszkodzenia na minutę, dwie gwiazdeczki jakieś mamy, 6200. Grając z tymi ogniami, tak naprawdę, no to słuchajcie, musimy być bardzo blisko naszego przeciwnika. Najlepiej na jakiś tam. Takich zamkniętych przestrzeniach, typu miasto i tak dalej, no to wtedy tym ogniem coś tam zrobimy. Jest to na pewno wkurzające dla naszego przeciwnika, jeżeli nie posiada gaśnicy, a teraz no, niewiele graczy jeździ z gaśnicami i podpalimy gościa. Gościu zacznie się palić, może się ugasić, i znowu go później podpalimy, no to już płonie. tak? Na zamkniętych przestrzeniach jest to jakieś tam wspomaganie, jeżeli chodzi o ten ogień. I patrząc na przykład na uszkodzenia na minutę, no to jest kosmos. Naprawdę kosmos, ale tak naprawdę potencjalnie to jest tutaj akurat podana wartość. Tak? Jeżeli chodzi o pociski, hity i apeki, przadunek mamy w okolicach 8 sekund. Jeżeli chodzi o uszkodzenia na minutę, 1800 niecałe 50. Prędkość pocisków dość słaba, bo na... W hitach mamy 1219 na pekach bardzo, bardzo słabo 914. Zasięg spota, to jest dziwne, bo Patony przeważnie mają bardzo dobry zasięg spota. Tutaj mamy 390 metrów, radio 745. Wygląd jeszcze tutaj, zobaczcie, jest to właśnie pojazd sygnowany właśnie megadetami i mamy tak, mamy czachy, mamy jakieś druty kolczaste i tak dalej, i tak dalej. Ale co mnie dziwi, zobaczcie, jest ten, kurczę, cycek na wieży, co jest słabe. Myślałem, że dadzą mu wieżę... Troszeczkę inną, tą nowocześniejszą, a niestety tak się nie stało. Dali mu tą starą wieżę. No i cóż, będziemy jeździli z dużym cyckiem na wieży. Przechodząc do kolejnego pojazdu, gdzie naprawdę wygląda świetnie, jest to Peace Cells. Tak, Leclerc, trzecia era i co mnie najbardziej interesuje, to oczywiście parametry działa. Jaka penetracja? No bo już te penetracje, które obecnie posiadamy na nowych czołgach, no to jest również kosmos, niesamowity, a co ten pojazd takiego będzie posiadał? Zobaczmy. Trzecia era. Bonus do sreberka 50%, punkty wytrzymałości 3600, jest to czołg ciężki. Jeżeli chodzi o silnik, 1500 koni, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o ilość koni na tonę, prawie 27, tak więc jeździć będzie bardzo fajnie. Prędkość maksymalna 72 km, prędkość cofania 32, obrót. Kadłuba, tutaj mamy 44 stopnie na sekundę, też jest niezły. Obrót wieży 40 stopni na sekundę. Opuszczanie działa minus 8 stopni, podnoszenie 20 i penetracja. No i tutaj jest nawet ciekawie: 633, 700 i uszkodzenia mamy 550. Jeżeli chodzi o czas skupiania 2 i 2 jak na nowoczesną maszynę, to dość długi, jeżeli chodzi o celność 0,26 i przeładunek 7 sekund. Tak? tak więc podejrzewam, że zejdziemy do 5. Coś takiego możemy osiągnąć, może nawet mniej. Zobaczymy. Uszkodzenia na minutę bardzo duże, bo 4648 pociski, 65 sztuk posiadamy i prędkość jest bardzo dobra, bo na APC-ze Mamy 1790. Są to dwa takie same pociski, tylko że z mniejszą penetracją. Tak więc wypadałoby raczej posiadać maksymalnie te pociski z większą penetracją, bo jest taka sama prędkość, taki sam rodzaj pocisku, tylko penetracja nam się różni 633 do 700. Tak więc bez sensu jest wozić te pierwsze. Takie jest moje zdanie. I pocisk trzeci jest to Hit. Tutaj mamy prędkość 1100 na hitach bardzo rzadko się gra, jeżeli chodzi o trzecią erę. Zasięg spota 565 m i radia 730. Tak się prezentują nowe maszyny. Prawdopodobnie te pojazdy pojawią się u mnie w garażu już we wtorek. Tak więc, o ile się pojawią, trzeba zaznaczyć, bo różnie to wygląda, jeżeli chodzi o firmę Wargaming. Takie dogadywanie się z community kontrybutorami, różnie to wygląda, sami doskonale wiecie, ale jeżeli pojazdy pojawią się we wtorek, to zobaczymy podczas live'a, co one sobą reprezentują. Ten pojazd mi się podoba, bardzo fajnie wygląda, fajnie jest zrobiony, nie jest jakoś mocno przesadzony, kapitalnie wygląda, naprawdę. Co do. Patona trochę za dużo tych czach, no ale może niektórzy z was lubią takie klimaty i czachy im się podobają. Tak więc, słuchajcie, jeżeli chodzi o jakieś tam pytania, nie było nic tam zbyt mocno ciekawego. Dwa pojazdy we wtorek nowe się pojawiają: trzeci pojazd będziecie mogli zdobyć, czyli Chryslera K. No i nic innego nie pozostaje, jak grać, grać i jeszcze raz grać, zdobywać pojazdy, które chcecie zdobyć. Zdobywać srebro i to wszystko. Mam nadzieję, że w następnym tygodniu zobaczymy może jakieś zmiany, może nową mapę, no bo premki, premki, jeszcze raz, premki. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.